Witam Państwa z Zakopanego. Jak Państwo widzicie, w tle Giewont, piękne polskie góry. Jak się pewnie Państwo domyślacie, jestem w tej chwili na wakacjach. Stąd też mój strój. Wspinam się w tej chwili na gubałówkę. Nie jadę kolejką, postanowiłam się wysilić. Jak Państwo widzicie, mam wygodne, luźne spodnie, top, okulary słoneczne i nie mam makijażu. Ponieważ nie chcę, żeby mi się coś tutaj rozmazało. A naprawdę jesteśmy teraz w środku polskich letnich upałów. Mamy tutaj około, no nie wiem, 35 stopni Celsjusza. Dlaczego mówię o tym, jak jestem ubrana? Chciałam poruszyć sprawę stroju biznesowego i jego wagi, jeśli chodzi o spotkania biznesowe, negocjacje, interakcje z klientami. Czy nam się to podoba, czy nie, musimy ubierać się w odpowiedni sposób do pracy. Cóż to znaczy? To znaczy, że strój, który jest dobry na gubałówkę, niekoniecznie jest dobry podczas prowadzenia negocjacji. Strój przydaje nam wiarygodności. Nie jest to ważne, jak bardzo jesteśmy, oczywiście, że jest ważne, jak jesteśmy elokwentni i przygotowani, no ale niestety nie będziemy zbyt wiarygodni, jeśli będziemy w taki sposób ubrani, tudzież na przykład w czerwoną, krótką sukienkę w przypadku kobiet, albo szorty i japonki w przypadku mężczyzn, jeśli chcemy prowadzić poważny biznes. W przypadku kobiet taki strój biznesowy to jest na przykład ciemny, stonowany żakiet, spódniczka sięgająca do kolana, tudzież spodnie. W przypadku mężczyzn, no tutaj wybór jest dosyć ograniczony, ale myślę, że jest to też łatwiejsze dla naszych panów, żeby się odpowiednio ubrać, po prostu garnitur. Kiedy nie musimy myśleć o stroju biznesowym? No niektóre firmy, na przykład zwłaszcza korporacje, wprowadzają takie dni, zazwyczaj są to tak zwane casual Fridays. Czyli na przykład w jednym dniu w tygodniu, zazwyczaj w piątek, można się ubrać bardziej luźno. W jeansy, w t-shirt. Dlaczego o tym mówię? No niestety prawdziwe jest to powiedzenie, jak Cię widzą, tak Cię piszą. Czyli musimy się ubierać odpowiednio do sytuacji, jeśli prowadzimy biznes. Musimy się odpowiednio czesać, musimy mieć makijaż, nie możemy sobie pozwolić tak jak ja, żeby po prostu pokazać się tak. Oczywiście ten makijaż powinien być stonowany, nie powinien być zbyt krzykliwy, tak samo biżuteria. Czyli na spotkanie biznesowe nie idziemy z takimi na przykład kolczykami w uszach. Co jeszcze jest ważne? Widać, badania udowadniają to, że najważniejsze jest kilka pierwszych sekund, jeśli chodzi o kreowanie tego tak zwanego pierwszego wrażenia, które jest bardzo istotne. No, w czasie kilku sekund nie zaprezentujemy swojej elokwencji. Jest to za krótko, żeby powiedzieć coś bardzo błyskotliwego w tak krótkim czasie, ale w czasie tych 5 minut możemy odpowiednio wyglądać, przyjąć odpowiednią postawę. Możemy też mówić w odpowiedni sposób. Nie chodzi tylko o to, co mówimy, ale jak mówimy. Ton naszego głosu, szybkość, z jaką mówimy, pewność, którą słychać w naszym głosie. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej, zapraszam na zajęcia na studiach podyplomowych Menedżer do spraw kluczowych klientów. Mam przyjemność tam uczyć m.in. komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, negocjacji i strategii radzenia sobie ze stresem. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszam również na naszą stronę internetową, zapraszam na stronę z opisem kierunku, która jest na stronie Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także na stronę kierownika naszych studiów, pana profesora Mitręgi. Tam z kolei możecie Państwo znaleźć linki do filmików, więcej filmików, z których możecie się dowiedzieć, jaką tematykę poruszamy na zajęciach. Oczywiście filmiki są na wesoło, natomiast czegoś się Państwo na pewno dowiecie. Możecie również zapoznać się z opiniami naszych słuchaczy, którzy byli bardzo zadowoleni. Jeśli macie Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu. I mam nadzieję do zobaczenia w październiku. A teraz jeszcze zapraszam do zobaczenia pięknej panoramy Tatr.